Cześć, ja jestem Kamil, ze mną jest Ola. No hej. To ten murzynek Bambo. Ja nie jestem rasistą, żeby nie było. Tak, i to jest nowa seria. Jeżeli się spodobał już wstęp, to dajcie łapeczkę w górę. Będą odcinki z tego na pewno. I to jest seria z The Forest, jak widać. Będziemy tutaj uciekać przed kanibalami. I dobra, to ty tam se ogarnij. Ja już schodzę tutaj na dół. Zobaczyć, co tu się w ogóle za tereny zrobiły. Jakiś kamyk. Kurczę, mapa by się przydała. Czy jest tu jakaś woda pitna na przykład? Chyba nie. Jesteśmy totalnie w głębi tego. W głębi lasu. Czyli słabo. Dobra, to jak na podstawę otworzmy sobie walizeczki. Tak, to będzie pierwszy odcinek, więc on może być taki troszkę nudnowaty. No, to pierwszy odcinek, więc nie liczcie na coś, że tutaj od razu na kanibali się rzucimy. Ale ja bym Nie ma liczył. się zbiegać i No właśnie, ja bym liczył właśnie na jakieś znalezienie miejsca. Na domek. Jakieś tam osiedle, bazę, czy jak to tam zwał, nie wiem jak to tam inni nazywają. Więc ja liczę właśnie na znalezienie czegoś takiego. I szczerze mówiąc, ja bym się osiedlił tutaj właśnie przy samolocie, bo byśmy mieli skrzynki, byśmy mieli wszystko. Drewna też mamy tutaj od kija, tylko największym problemem by były woda. Nie wiem, jak tu z wodą będzie. Więc otwierasz dalej. Co, jest coś ciekawego w tych skrzynkach? Oprócz pigułek gwałtu? Dobra, co ja tu mam? Mam patyczki. Mam troszkę batoników, w ogóle mięso ptaka mam. Kilka tych, jak to tam, szmatek. Kolejne szmatki, o, baterie mam, a mam latarkę? A latarki nie mam. Szmatki się przydadzą, to na pewno. To jakiś kurczę, nie wiem, kamyk. Tutaj co, patyk. No, patyk się przyda. Ja zobaczę, czy tutaj gdzieś blisko wody nie ma. Bo tak słychać wodę, albo to taki szum wiatru jest. Jak ja tu gdzieś kanibali spotkam, to się pochlastam. Jak na dzień dobry. Wiedziałem. Ale ładny widok. Tylko, czy robimy obok tego? Ale tamtej wody chyba pić się nie da. Bo tutaj ten, nie wiem czy to morze, czy ocean, nie wiem do końca. Wokół tego rozbiliśmy. Tylko nie wiem, tamtej wody chyba się nie da pić, nie? Nie. Kurczę, może w tamtym kierunku coś będzie. Tu co jest? Nic, jakiś spadek. O-o! To coś od kanibali tu jest, te ich posągi. Kurczę, no tam jest skarpa ładna, ale tu nigdzie wody nie ma pitnej. No, już się zmęczyłem. Gdzież? Królik mi tu pod nogami. Oj, tapnę cię znałem przez przypadek. Za duże przyzwyczajenie z CS-a. Tak. A właśnie, propos tych. Propos CS-a, to Steama. W opisie macie grupę. To jest wioska kanibali.
Albo drzewa. A dobra, drzewo. W opisie macie grupę, jeżeli ktoś jest chętny, chciałby ze mną pograć, lub poznać nowe osoby, lub po prostu chciałby dołączyć do grupy, mojej grupy na Steamie, to w opisie jest grupa do Steama i zapraszam. Grupa jest dla wszystkich, każdy sobie może wejść. Kurde, znowu tab nacisnąłem. Każdy sobie może wejść. Jeżeli będzie jakiś. Ty masz zapalniczkę w łapie, czy? Nie. Jezu, się wystraszyłem czegoś. Każdy sobie może do tej grupy dołączyć, każdy może sobie pisać, grać. Znalazłem wioskę kanibali. Chyba ją ominiemy, co? No. A przy okazji jaskinię znalazłem. Tym bardziej. Pierwszy dzień, a my jeszcze. Idziesz, idziesz. Kurczę, no jakąś wodę pitną, żeby znaleźć i tam się możemy osiedlać. Bo bez wody pitnej będziemy mieli troszkę słabo. Chyba pierwszego dnia nie będą atakować, co? O, może będą? Ło! No, odsuń się, Ola! Oj, dostał po zębach. Szybko, rozczłonkujmy go. Ła! Ła, nie żyje! Rozczłonkujmy. Dawaj mi tą głowę, dobra. Jeszcze tamtemu trzeba łeb odciąć. Zęby pozbieraj. A, wszystko pozbieraj w sumie. Jezu, na dzień dobry nas kanibale zaatakują. Nie. Zwłoki później spalimy. Gdzie ta woda pitna? Dobra, to ja myślę, tu się osiedlimy, co? Dobra, czyli już mamy 10. minutę filmu, a już nas kanibale zaatakowały. Dobra, jeżeli masz coś do ognika, to dawaj. Kamieni brakuje. Dobra, odpalam. Idę po tych kanibali. Gdzie oni? Gdzie chciała? A, tu są. Pal się, chuj. I gie na ognisko. Jezus Maria, to ogromnie wygląda. Trudno. Niech się palą. To co, ja proponuję najpierw zrobić domek jakiś, żeby grę móc zapisać. To niech będzie ten domek. Tu po prostu będziemy zapisywać grę. Tak przy... O, tak romantycznie przy ognisku, przy palących się kanibalach. Bardzo romantyczne. O. I tak, to co masz, to dawaj. Ja idę ścinać drzewo. Jak pierwsza. Brakuje jednego kamienia To kamienie gdzieś tu na ziemi, on nawet obok mnie leży kamień.
Będziemy mieli tylko przewalone z tymi walizkami, dlatego chciałem obok samolotu, bo tam walizki by były. Dobra, Tutaj to tylko jedna kappa. brakuje. O, już tu jest jedna. Na szczęście kamieni tu mamy nadmiar. Tyle chociaż dobrego z tego. Ogólnie możecie dać znać w komentarzu, czy kamerka nie jest zbyt duża, bo nie wiem jak w deforeście kamerkę sobie ustawić. Czy ona nie jest zbyt duża, czy nie za dużo zasłania. Dobra. Już. Proszę bardzo. O, kanibale się spaliły. Kości se weź. Nie wiem w ogóle po co są te kości, ale wiem, że w aktualizacji dodali kości. Tak, z tych kości ponoć coś się będzie robiło, chyba nie. Dobra, ja jeszcze bym dla bezpieczeństwa porobił tutaj oto. Bo jak one przyjdą, to ja nie chcę ich spotkać. Tylko nie zapalaj tego jeszcze. Nie zapalaj, nie zapalaj. Nie zapaliłaś na szczęście. Zapalimy to, gdy noc będzie, bo to się wypala szybko. A ja po prostu chcę to oświetlić. O. To co masz, to dawaj. A ja chcę to szybko oświetlić. Kamieni nie mam. O, na ziemi. Pełno. Chcę oświetlić, żeby z żadnej strony nas nie zrobiły. Dobra, i mamy już podstawę naszej pięknej bazy. Niech to będzie baza. Może być to baza? Ej, tu wódka leży. Ej, patrz! Znalazłem garnek. C4. Pieniążki. O, i jadalne jagódki. Fajnie. O, wódkę już na ziemię. Co, ty wódkę wyrzucasz? Nie, no, Ola takim alkoholikiem nie jest. Wódki nie. Ja nie jestem alkoholikiem. Znowu kanibal przyszedł. Co za śmiech? Słyszysz to? No właśnie tak. Pierwszy raz. Nie, w ogóle. Bo ja coś do jedzenia sobie wziąłem, zrobiłem. Z nich. I się Jest tam. boją ognia. Ognia się boją. Albo i nie? Odsuń się od ognia, bo w ogień wskoczysz i się podpalisz. Już cały w krwi jest. Porobiony. Palisz się? Jak palisz się, to do ognia. Albo to ja się paliłem. Do ognia. Do wody. Przepraszam. Jak palisz się, to do ognia. Odrąbałem mu łeb. A jego zwłoki idę do ogniska wrzucę. A tamten uciekł. No. Bójcie się, kurde! Nowi Czy za pyta. drzewem? O nie! Wraca, wraca, wraca! Możemy to pochodnie pozapalać. Bo już się noc powoli robi. I one. Ten. Kanibale się boją ognia. Przynajmniej kiedyś tak było. Bo teraz to już nie wiem. Podpaliłem się, nieważne, podpaliłem się, podpaliłem się, podpaliłem się, podpaliłem się, podpaliłem się do wody. O, kości. No już mam nadmiar kości. Co teraz? O, jaki salto zrobił, kurde, cwaniak. No masz cię, wryj, 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 wryj. Wryjcie! Ała, nie my, nie mnie. Kurczę, Ola tam się wkurzyła, rozczłonkowała go całego.
no, jak na taki pierwszy dzień zabić już tylu kanibali, to nie jest źle chyba, co? Dobra. Na razie wokół naszej ogniska, co nie wiem. No to niech będzie bazie, jest widno. No nie powiem, jest widno. A one tu przychodzą, bo zwłoki. Musimy te zwłoki, cholercia, dawać. Kurwa, podpalają się. Tu do wody wskocz. A de facto możemy iść spać, bo mamy domek. Co? Za tobą, dwóch, znowu. W tym jedna dziewczyna. Podpaliłam przez nich. No to do wody szybko. O co im chodzi? Dajcie nam tu, kurde. O, w mordę chcesz? Idź do siebie. Idź, matka cię na obiad wołała. Idź. Co, cwaniaku? Taki cwaniak? No to chodź, a nie, kurde. Za co? Za dziewczyną się chowasz? Kurde, za blisko. Joku, co zrobił? Ale wariat. Oj, dostał w dżądra. To was wszystkich spotka. Idźcie stąd. Nie, serio, co tu się dzieje? Jak masz mało życia, weź pigułkę. No nie umarłaś, no żyjesz jeszcze. Weź szybko pigułkę. I, no, i to, to takie białe. No, jaja sy robicie? Ej, bo nam domek psują. Ja naprawię. Ja jestem mechanik. Ja naprawię. My się chyba gdzieś obok wioski musieliśmy usiedlić, bo to jest niemożliwe, żeby pierwszego dnia tyle ich było. Ola, za tobą! Co on, kurde, spalony wbił? Leczę. No jeszcze jeden, ej! No bije mnie. A już nie mam siły się bronić. Ola, domek psujesz, Ola! No, bo go się rozwala i patrz, już jest całkiem rozwalony, a nie mam jak go naprawić. Ała! No kurde! Odsuńmy się od tego domku, bo naprawdę zaraz będziemy mieli po domku. Ej, ja już nie mam pigułek na życie. Ostatnią. Nie mamy tych. Nie wiem, wkurzyli się, że tych ich spaliliśmy, kolegów. Ale nie mam patyków, żeby zrobić te. Chodnie. Czy one rozwaliły nam te pochodnie, czy co? Nie wiem. Bo jakoś mniej się ich zrobiło. No kurwa mać! Oluniu, ten film oglądają dzieci też. Jak ci powiem, że liści nie mam. No chyba też nie. Ile kości? A masz Elkę? Naciśnij sel. No mam.
Nie, bo wcześniej zawsze jakieś światło daje, nie? Kurczę, to już 20 minuta. Nie, serio tych kości mamy. Czego one się nie spaliły? Chodź, próbujemy spać. Kurczę, najgorszy okres. Dobra, to pierwsza noc za nami. Idziemy spać. Aha, tutaj. Domek jest popsuty. Nie, żadna ciśnienie. Dobra, Z. Jak coś wyskoczy przed buzią. O. Jest rano. Dobra, zapiszmy grę przy okazji. Też musisz chyba zapisać. Tutaj pod tym. Tam ogólnie miałem jeden świat zapisany, bo my się z Olą bawiliśmy bez kanibali, żeby się pobawić grą od razu po kupieniu. Ale tamten świat już jest nie... O Jezus! Co my z tymi kośćmi zrobimy? Okej, to już jest 20 minuta filmu. W sensie, no ja mam 20, bo wy to jeszcze w przyspieszeniu będziecie mieli. Coś do jedzenia mamy? Pewnie nie. Niektóre momenty pewnie w przyspieszeniu tam puszczę, więc... Więc jeszcze chwilę ponagrywamy i... I na dzisiaj będzie koniec, na ten odcinek. Właśnie, te flaszki możemy pozbierać i z nich sobie mołotowy porobić. Będzie na kanibali. Jak najszybciej płot byśmy musieli zrobić tylko. Co ty na to? No, to róbmy. Chodź sobie tutaj tylko pozbieraj, bo tu są batoniki. A batoniki dobra sprawa. Dobra, ja proponuję taką małą wioseczkę, nie taką jak my się wtedy bez kanibali bawiliśmy. Bo... Tamta to będzie za duża. Ale ja chcę płot, ja chcę płot, ja chcę płot, a nie ścianę. To jest płot. I tak, na pewno od wody, czyli odtąd, zrobić, no przypuśćmy tutaj dotąd. Tutaj dotąd. I tutaj dotąd, żeby zaokrąglić sobie tutaj tą wodę. O. Dobra, E. Co ty na takie coś? Czy za duże? Czekaj, wybieram patyki. Kurczę, coś do jedzenia. Jeszcze suszarkę bym tam zrobił na zwłoki. To byśmy mogli jeść ich ręce, nogi itp. itd. Czy byśmy się sami bawili w kanibali? No i to jest paradoksyjna troszkę gra, no bo masz taki paradoks w tej grze. Ja, bo nie wiem co to było. To właśnie susz. To chyba było. Tak, to jest to. I to byśmy położyli sobie gdzieś na słoneczku, żeby szybciej schło. I tutaj na przykład. O, niech będzie tutaj. A, patyki same. Okej, okay, dobra. Pozbieram patyki. No ja mam patyki. To dawaj w te. Tutaj w sumie można, jeżeli już rąbiesz, widzę, i chce ci się, to możesz już tutaj zaczynać ten domek. A jedę po więcej patyków. W sensie domek, na płot. Trzech patyków brakuje.
Cholera, jak ja zaraz czegoś nie zjem, to umrę. No. A już mam zaczynać ten port, czy nie? Tak, no jeżeli chcesz, tylko powiedz, czy ci się pasuje wymiarami, czy za duży, albo czy za mały. Bo myślę najpierw w środku tak troszkę miejsca więcej, żeby jednak jakieś tam coś porobić. A na zewnątrz dałem... A na zewnątrz najwyżej sobie coś dorobimy jeszcze. Okej, okay, dobra. Więc tak, ja na pewno mam... A! Nie trzeba już mieć w łapce! Dodali w aktualizację, bo kiedyś trzeba było chyba mieć w łapce, nie? Ale co? Patrz. Nie trzeba mieć w łapce, żeby dawać na suszarkę. Wystarczy naciskać C. A kiedyś trzeba było mieć w łapce, trzymać ten dany przedmiot. Więc no dobrze. Czyli dać z ostatnią aktualizacją, bo to zrobiliśmy niedawno przecież. No, to akurat ta aktualizacja w takim razie mi się bardzo podoba. Dobra, chociaż z wodą nie będziemy mieli problemu. Myślę, że z rybami też nie będzie problemu, właśnie. Jakbym sobie połowił ryby. A czekaj, bo zapomniałem, jak się robi o ten. Dobra, chyba... Nie pamiętam, jak się robiło tą do ryb. To się ostrzyło jakoś. Jakieś kurna ryby? Halo, ja tu ryb nie widzę. No, chodź tu! Głupia ryba! Jeszcze włócznia mnie nie słucha. To ja się zajmę łowieniem ryb. Coś do jedzenia. Tylko... sam... coś znaleźć. Tu na razie cholercia nic nie ma. No tu są ryby. No. Nie pamiętasz, od której strony nas tak zachodziły, kanibala? Od tej, co teraz jestem. Złapałem? A złapałem! Okej, okay, dobra. To ja tu rybcie nam daję jedną. Dobra, no powoli. Powoli, a do celu. Ja tu więcej pochodni porozstawiam w środku. To wszystko trzeba będzie zrobić, kurde. Nie, nie burza. Ala, złe wspomnienie. Aha. No dobra, to. Tu jeszcze zwłoki były. A, to ja je rozczłonkuję. Gdzie one są? Ej, zwłoki mi zniknęły. Naprawdę? Gdzie one są? Kurczę, no głodny jestem. Jest coś do jedzenia tutaj? Nie.
Dobra. Mogę ci tu ciąć. Tylko jak się czegoś nie najem, to będzie źle. Da się umrzeć chyba z braku jedzenia, prawda? Ja na razie nie umarłam, bo musiałam gdzieś teraz właśnie. Zaczęłam szybciej tracić energię po prostu na początku. Nie wiem, czy z początku. Dobrze. To już 30 minut, więc chyba nie będziemy tutaj dłużej się w to bawić. Tu się pożegnamy. Ola z drewnem na łapkach. Kurde, kanibal. Hannibal. No, to tym akcentem kanibala kończymy. Olu, coś ładnego na koniec. No, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeżeli się spodobało, łapeczka w górę. I będą na pewno kolejne odcinki z The Forest. No to do zobaczenia. Cześć. Pa.